Auston Martin na Drift. Odblokowałem go sobie dopiero co. I także zobaczmy. Zobaczmy, co to za jeden jest. Aston Martin DBS Super Lagera. Tak jak Lamborghini Super Lagera, prawda? Zobaczmy, czekaj, nie, tutaj chcę, o, Aston Martin i proszę bardzo, z 19 roku, musimy go sobie obejrzeć, już widzę, że kolor jest do zmiany, jakiś taki zielonkawy, musimy mu LPG zamontować, nie, bo co tam ma jakiegoś konkretnego, co to w ogóle za samochód jest? Jakiegoś konkretnego orzecha ma chyba pod maską. No tu go zajebiście widać. Chodźmy do Forza Vista. Cyk. Wchodźmy do Forza Vista i obejrzyjmy go dookoła. To jest taki Matiz chyba, nie? Ej, jak się ostatnio zobaczyłem, że LPG kosztuje 1,99 zł za litr, to sam się zastanawiam, czy nie zmienić takie na LPG. No ja się już poważnie zastanawiam. Myślę, że w przyszłym roku to już będzie zmiana na LPG jakieś. Ale 1,99 zł to i tak jest sporo, bo normalnie też można zobaczyć za 1,30 zł było coś takiego. Za litr, człowieku. Wiecie, ile to jest jeżdżenia? Całą Polskę za 50 zł przejeżdżasz. Kurde, jakiś kosmos dla mnie. No ale dobra. Co my tu mamy? Tam jest V12 5-litrowe. Jest napisane tak tam na tym. Myślicie, że to jest fake? Że to jest jakiś fake? V12 5-litrowe. No to nie taki... I Twin Turbo. Kurde, bliźniacze turbo. Ej, no i dobrze wygląda ten samochód. Tylko co? Kolor wygląda jak zgniłe jabłko. To kolor zgniłego jabłka jest. Kurde, jaki kosmos w środku. Pojeździłbym. Głośników 3000. Co to w ogóle? To jest Alcantara tutaj na dachu? Co to jest tu na drzwiach? Na dachu, znaczy na tych słupkach. Co tutaj na drzwiach jest? Jakieś takie szejkowe malowanie ma. Nie, to Alcantara, tylko tak dziwnie wygląda. Jakby to jakiś wzorek był, czy coś. Jakie felgi kozackie. No dobra. Zobaczmy, co możemy z nim zrobić. Ach. Tylko wiecie, co mi się nie podoba? Już pewnie to widzicie. Przód jest bardzo fajny, przednie światła spoko, ale to za przednim kołem taka jakaś taka brewka. Co to kuźwa jest? Możemy tu wsadzić 7-litrową V12, ale wiecie co? Ja zostanę przy standardowym. 5 litrów to jest i tak bardzo ładnie. Możemy tutaj cyk, dać mu tyk. Aha, na standardzie ma taki spoilerek. Wiecie co, ja to zostawię. I wywalę mu ten spoiler stąd. Dajmy tu... co? Możemy poszerzyć mu koła. Dać mu dystans. O. Ja tak zawsze robię te dystanse, żeby koła były na równo z błotnikami. Nie ma sensu robić. Chociaż w sumie jak tutaj będziemy robić z niego driftowóz zaraz. Nie, tam driftowóz byś robił, gnoju. Normalnie jeździ, a nie dziadu jeden. Tu mamy dużo kunia w tym samochodzie. Tam cała stadnina koni jest pod maską w tym aucie. Także to nie są przelewki tutaj. Cyk. Klasa S1, ja myślę, że jest taka dedykowana dla niego. To nie jest jakieś tam super szybkie hiperauto. Nie? To jest takie auto, że auto. Będzie dobrze. Co tutaj za... Fajny kolor. Kolor paskudny. Stacja. Kupimy załóżmy LPG. Przyszczenie cena pójdzie na 5 góry. A jak tutaj kupimy auto i założymy LPG, to przy moim szczęściu auto... Nie, no nie będzie tak źle. Myślę, że tak ceny nie skoczą. A czasami znaczy ceny LPG potrafią skoczyć o parę złotych w krótkim okresie czasu. I o tyle samo spaść. Więc to różnie bywa z tym. Więc ja się naprawdę, no, jak widzę ceny na przykład za ropę w okolicach 5 zł, powyżej 5 zł już są przecież, kurde, co ja gadam, no to mnie krew trochę zalewa. To mnie się to w ogóle nie kalkuluje, jazda samochodem wtedy. To ja wolę rowerem do sklepu jechać, potem ze starym na plecach, kurde, z takim wielkim baniokiem jedziesz z zakupami, no bo coś żyć trzeba, nie? I co? I potem wracasz taki opakowany.
Jest lipa. Rowerem trzeba jeździć, macie rację. Ej, felgi ma zajebiste, ja mu zostawię takie jak ma. Pyk. I patrzcie, trochę gośmy tam sobie porobili. Silnik standardowy, odciążony i to masakrycznie. Zobaczcie, 1800 kg w standardzie. Myśmy tam wyrzucili CB radio, wyrzuciliśmy te fotele z tyłu. Fotel dla kobiety też wyrzucony i jest lżejszy samochód. Nie? Cała stodoła koni jest pod maską, także tu nie potrzeba naprawdę jakoś się martwić. Aha, czekaj, bo my tu musimy zainstalować jakieś malowanie do niego. Cała stodoła koni. Zastanawiam się nad dieselkiem właśnie teraz. Będzie czekać więcej jeżdżenia. Malowania są jakieś dziwne. Tutaj ktoś malowanie z Mercedesa zgapił. Jakiś kurczak namalował to. Tutaj jakieś malowanie brytyjskie z flagą, bardzo ładne. Ja się chyba skuszę na kolory. Chyba się skuszę na jakieś kolory tutaj. Z tego autka. A czekaj, a na biało? Gdzie tam na biało? No i dobra, niech się błyszcza. Niech widzą na wiosce, że przyjechał Lucek, nie? Szkoda, że nie ma takiej technologii, żeby auto jeździło na ocet. Jest dużo technologii, o których nie wiemy. Kurde, ej, szyby nie pomalować. Co wy mi nie mówicie? Szyby miałem pomalować. Cholera jasna, z wami tu taka robota jest. Szyby pomalowane. Spoilera nie można, lusterek nie można, ale maskę można. Kurde, okropne. Dobra, malujemy ostatnie to i testujemy gnoja. On tam nie powinien dobrze driftować, bo ja go tutaj nie lubiłem na drift, ale na tej kierownicy wszystko jest na drift. Ty, no fajnie wygląda, nie? Ten samochód. Cała stodoła koni pod maską. No i teraz to ta, o! Ty, ale z tyłu mi przypomina jakieś Porsche. To już nie jest taki Aston Martin, że Aston Martin. Z przodu to Aston Martin, ale z tyłu to jest jakieś Porsche. Tylko, że takie bardziej kwadratowe. Nie no, bardzo ładny samochód, podoba mi się. Ej, ale z tyłu... Panamera? Coś jak Panamera? Wejrzę no Panamerę na chwilę. Pokaż mi tą dupę. Panamera ma pewnie taką bardziej zakrzywioną tą dupę. Zaokrągloną. Czekaj, ta nowsza. Ja nie mam nowszej Panamery? 17 rocznik tylko? Kurde. No dobra, może tu będzie to takie mniej więcej. Porsche Carrera. Carrera widział kiedy. Dobra, no i zobaczcie na te światła. Nie? Ty, jaki dźwięk. Ten dzikus ma fajny dźwięk, podoba mi się. Nie? Tutaj mamy taką bardziej zaokrągloną dupę. I teraz weźmy Aston Martin. Chodź ciastonku. Chodź ciasteczko. Aston Martin. Pokaż dupę. No. Coś koło tego. Albo nie wiem, coś z jakiegoś Porsche ma, no. Dupę to ma po mamie chyba. Dobra, przejedźmy się tym gnojem. Pokaż środek. Jak to się tu animuje wszystko. Nie no, tu łopatkami będziemy się bawić chyba, co? Jak w rajdówce, łopatki i sprzęgło. I co, jeździ to jakoś czy nie? Jaka kierownica w ogóle? Jak jakieś spłaszczone jajko. Haha, śmieszna. Taka wyścigowa, nie? Wyobraź sobie parkować w takim aucie. Kurde, musisz nie patrzeć do tyłu, same oglądać się za siebie i kręcić, tak dookoła trzeba kręcić. To ja nie wiem, czy by mi to będzie pasowało, taka kierownica. O kurde, 8 biegów ma. 8 biegów, nie, my zrobimy go, żeby miał 7. 7 mi w zupełności wystarczy. I tutaj jak go testowałem wcześniej, to strasznie mu dupę rzucało. Był prawie, że nie do opanowania, tam co czasówka się nim robiła.
A teraz to tak po tuningu trochę go odciążyliśmy i chyba jest lepiej. Ohoho! Dobra, trochę zobaczymy jak na przełajach sobie radzi. Świetnie! Świetnie sobie radzi na przełajach. Ale ta V12 naprawdę brzmi bardzo dobrze. To jest chyba najlepiej brzmiąca V12 w całej grze. Coś z mikrofonem. Nie no, wszystko chyba dobrze z mikrofonem jest. Trzeszczy coś, tak? Czy nie? Bardzo ładnie brzmi ta V12. Jak nie V12? Luzek, losowanie, zapomnij. Co, już mamy czas? Już mamy czas, dobra. Więc tak, teraz losowanie koszulki. Zastanawiam się, czy mamy jakąś nową osobę, ale chyba nie. Było 17, jest 17 osób. Ostatnie od ostatniego streama, od ostatniego, ostatniej niedzieli chyba nic się nie zmieniło. Także zaraz sobie zrobimy. Tylko jeszcze dotestujmy tego Ashtona do końca. Wszystko pamiętam, spokojnie, Piotr. Będzie koszuleczka dzisiaj jako giveaway. Nic nie trzeszczy, jest ok. To co oni tam? Co wy tam kurde narzekacie? Dobrze jest. Dobrze jest. Dobrze jest, no. Nie trzeba psuć. O, po torach można ładnie jechać. Właśnie, na kierownicy można to wycyrklować sobie teraz ładnie. Musimy zrobić zawody jazdy po torach. Kto da radę kołami się utrzymać na torach, to nie jest najlepszy. Dobra, wjechałem sobie na drogę, bo o to mi chodziło. I co mówicie? Ale czekaj, podriftuj trochę! Samochody na kierownicy, driftuj kuźwy! Nie chcę drifty! No mogę spróbować, no nie obiecuję tutaj jakichś fajnych ślizgów, bo ciężko mi jest jeszcze. No ale fajnego protipa ostatnio dostałem na odcinku, żeby właśnie próbować puszczać kierownicę podczas drift. Czyli wchodzimy sobie w drift. Niepotrzebnie obróciłem, no. I za mało gazu dodałem. Nie, ale chodzi o to, że kierownica się ustawia w kierunku, w którym driftujemy. Faktycznie tak jest. Ja mam jakieś takie nawyki sprowadzenia auta z realnego życia. Chyba też tak będę robił, że jak będę skręcał autem, jak będę jechał po bułki, to będę puszczał kierownicę i zobaczymy, czy skręci w tym kierunku, w którym jadę. No, myślę, że to bardzo dobra robota będzie. Dobra. Nie, ale tutaj faktycznie się prostuje. Chodźmy na miasto. Zobaczymy, czy to się coś ślizga. O! Nie no, wyjście z driftu słabo, ale faktycznie jak się puści kierownicę, to jest ciekawie. Bo ona się ustawia w kierunku, w którym chcesz driftować. No, nie wiem jak to ona to robi, ale jakoś tak myśli chyba. To jest chyba, ona ma sztuczną inteligencję, ta kierownica. O, widział? Widział? Jeszcze to nie mam opanowane, ale to pomoże mi trochę. Czekaj, nie tu, nie, ja tu nie chcę jechać. Kurde, kierownica sam nie decyduje teraz, cholera. Wyłącz to AI. Cip. Kurde. Zbyt dobry to AI jest na tej mojej kierownicy. Nie, tak to nie, tak to nie, tak to nie. Kurde. Nie wpierniczaj się w pobocze, to nie Berlin. Jeszcze golfina mnie tutaj wystraszyła. Ja tu próbuję Astonem Martinem driftować. Dawaj, drift. What? Wyszło mi. Ale nie, no co ty, Aston Martin? Silnik z przodu, napęd na tył, to driftować powinieneś. No co, jak masz kierownicę? Driftuj, koźwe. No, pomaga kierownica, naprawdę. Faktycznie skręca w tą stronę, co trzeba.
Będę to testował, trzeba to teraz wyczuć, teraz nie będę musiał tak kręcić jak szalony. Puszczam kierownicę, ona sama sobie tak będzie. Dobra robota. O, a teraz to za wolno. Ja się boję za... Ej, dawaj na pełnej gazie. Na pełnym gazie tutaj wejdziemy w coś. Będzie dobrze. Trochę ślisko, bo zima. Ja nie wiem, czy tutaj właśnie to ma wpływ. Jak jest odśnieżona droga, to czy... jakby... ona jest bardziej śliska niż normalnie w lato, powiedzmy. Co ty, człowieku, robisz? Dawaj mu szperę na maksa. Dobra, bo ja tu mam te zawieszenie zwykłe, wyścigowe, no. Wyścigowe zawieszenie mam i on nie powinien jakoś tam... mocno... nie? Skręcać po prostu. A? Widzieliście jaki drift? Damn. Przy wyjściu trzeba jakoś więcej gazu dodać, tylko ja za dużo dałem teraz. Za dużo. Trenujemy driftowanie. No, ja myślę, że to dobry driftowóz jest, naprawdę. Doskonały. Jeszcze moja kierownica ma sztuczną inteligencję, to wie, kiedy ja chcę driftować. Ej, chodźmy na tą strefę driftową tu kawałek dalej. Szperę mu zrobiliśmy. Zaspawałem mu cały dyferencjał w pizdu i teraz będzie driftował. Dawaj, Lucek, driftuj, koźwa. Nieważne, że nie umiesz, driftuj! Oho, już coś tam wychodzi. O, wyszedłem z zakrętu szybciej niż zwykle. Pierwsze kroki ludzka. Potem będzie Drift Master. Kurde, transit mnie tutaj. No i co, Aston Martin? Co to, zieleń się zrobiła na chwilę? Co to było? Aston Martin DBS z 19 roku. Wygląda jak Porsche jakieś. Od dupy strony. Tak, dupę to on ma po mamie. Dupę to on po mamie ma. Ej, no i fajnie to autko śmiga, czy nie? A czekaj, bo tu mamy jeszcze inne biegi, kurde, zapomniałem. Siódemkę mamy. Fajnie śmiga, tylko no... no, po prostu, Aston Martin kolejny. DB11 też jest bardzo ładny. O, tu chciałem skręcić, ale już nie chcę. Pyk, 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 pyk. Ta, to jest chyba Aston Martin z Matrixa, czy nie? Jak był Matrix, to nie było jeszcze Astonów Martinów, przecież ta marka dopiero od 5 lat istnieje. Nie? Film Matrix to jest chyba z pierwszego roku. To wtedy nie było jeszcze Astonów Martinów. Nie, nie, nie. A czekaj, James Bond miał jakiegoś Astona Martina. A James Bond był też już stary jest. A czekaj, to tak... nie, to może jednak starsza ta marka jest niż 5 lat. Czy nie? Chyba nie, nie, no tam... chyba nie. Z 5 lat ma. No zobaczcie, jaki ten samochód nowy jest. Myślicie, że on stary był kiedyś? Chyba nie. Chyba z 5 lat ma. Jadę jeszcze tam pod na te serpentynki zobaczyć, jak mi pójdzie drift. Także trzymajcie kciukasy, czy tam co macie. I zaraz będzie tutaj driftowa... o, ho, 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 ho. O, teraz puszczał kierownicę. Udało się prawie. Kurde. James Bond ma DB11. No właśnie, DB11. DB11 jest też nowym samochodem. No, ma 5 lat, jak nie wiem, jak, no, jak nie mniej. Damn.
Faktycznie, jak się puszcza kierownicę, to trochę ona też pomaga. A nie aż tak bardzo, ale to zależy kiedy. Myślę, że podczas driftu to można przetestować. Tutaj zaraz będą te serpentynki. Ja i tak za wolno podchodzę do tych driftów. Dawaj tutaj na dwójce. O, ale super, widzieliście? W końcu mnie przesterowałem. Ale poszedł. Zobaczcie, ile kurzu. Kurde, siwy dym. Jedziemy pod górę. Reduction. Wow, wyszło mi. Super. Super drift. Ja tak jak grałem na padzie, to zawsze robiłem jakoś tak wcześniej przed tym zakrętem się bujałem, tak cip, cip, cip i dopiero teraz. Ale to ciężko jest na kierownicy wyczuć, naprawdę. Nigdy nie wchodziłem w drift od razu tak, jak tutaj. A to jest bardzo ciężko kierownicą tutaj tak zrobić. Ja już to 3000 razy próbowałem te zakręty ogarnąć. Aston Martin powstał w 13 roku w Londynie. Aha, no to w 13 roku, no faktycznie. To niedawno. Czekaj, to 13 rok? No to niewiele się pomyliłem. 6 lat ma Aston Martin. No. No gdzie... Ej, dobrze leciałem, to mi ten motherfucker tam wyskoczył. Na trójce leciałem czy na dwójce? Powiedzcie mi. Ile ma Kunia? Nie wiem, z 800? Nie mam pojęcia. No gdzie mi... Ja to driftuję! A mi jadą tu jakieś Mazdy w trójki. Firma jest dużo starsza? Ja nie wiem, ja się nie znam na filmach. Jak firma dużo starsza? Aston Martin to 19 rok. Próbuję tym gazem manipulować, ale już tam raz jeden ślizg mi wychodził, nie? Może ten Aston też jest taki... Nie no, tam trudny. Wszystkim da się driftować. Co ma napęd na tył. Nie ma zmiłuj. Trening driftowy Astonem, kurde. Nie no, fajne autko. Dobrze, że można je sobie zdobyć teraz. Ha! Już coś tam szło. Było tam kontrola, tylko... Jak nawet mi wyjdzie jakiś tam ślizg, to i tak mam problem z wyjściem z tego driftu. Żeby to ładnie wyprowadzić. Chyba trzeba gaz puścić. No. Trzeba w początkowej fazie nie dodawać gazu, poczekać aż się kierownica skręci w odpowiednią stronę i wtedy troszeczkę dodać gazu. O, hehe. Tylko trochę za wolno jechałem, nie? Tak, nauczy się Lucek, no. Ale co, my sobie Astona testujemy, a nie jakieś tam driftowanie. Kto by tam chciał driftować w Fordzie? Szalałeś, Lucek? No i za mocno żeś skręcił, gamoniu, kurde. Dobrze jest. No i fajnie. Astonik Martin DBS. No. Fajny samochodzik. Tak sobie wygląda. Myślę, że ten kolor najlepiej do niego pasuje. Bardzo ładne auto. Chyba nie można go kupić, nie? Normalnie w sklepie. Tylko tutaj jaki w ogóle grill, co on jest? Zaślepiony ten grill? A on, patrzcie, jak się szeroko uśmiecha w ogóle. Takie robi, hehehe. Nie? Kurde, taki cwaniaczek trochę z niego. Bo wiecie, te samochody tak w grze tutaj wydają się, że są jakieś tam bardzo duże, a one w rzeczywistości są malutkie. To jest taka Mazda MX-5, trochę szersza, no. Serio. No i to tak.